Jak za żadów Bryzniewa Rosjanie znów najchętniej lady, bo mali mają wybór. Krajowa Lada ustanowiła kolejny rekord na rynku, w szóstym tygodniu roku, 6-12 lutego 2023 roku rok. Przecinek udział marki osiągnął rekordowy 46% całkowitej liczby nowych samochodów zakupionych w Rosji. Ponadto, przekracza 40% czwarty tydzień z rzędu zaznaczono w komunikacie. Lada króluje. Zania wśród najlepiej sprzedających się marek są auta chińskie, Chery, Hawali Gel oraz koreańska Kia. Te pięć marek stanowiło 74% całego rynku nowych samochodów. Według Stowarzyszenia Europejskich Przedsiębiorstw, AEP, sprzedaż nowych samochodów osobowych i dostawczych w Rosji w styczniu 2023 roku spadła o 63,1% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku i wyniosła 32,5 tysięcy. Najmniejsze spadki w produkcji odnotował koncern Naftowaz, którego sprzedaż spadła o jedynie o 3%. Do 17,5 tysięcy sztuk. W jego fabryce w Togliatti, zbudowanej za czasów rządów Leonida Bryzniewa. Produkowane S.A., cenionym w PRL, Lady. Z początkiem lutego portal niezależnego rosyjskiego dziennika Moscow Times, z redakcja w Amsterdamie, poinformował. Że produkcja samochodów w Federacji Rosyjskiej w 2022 roku spadła do wielkości osiąganych w Związku Radzieckim Bryzniewa. Rosyjski przemysł samochodowy, jedna z największych gałęzi przemysłu, zatrudniająca bezpośrednio 300 tysięcy osób, a po uwzględnieniu branż pokrewnych 3 miliony, cofnął się o pół wieku, podał Moscow Times powołując się na oficjalne dane rosyjskie dane statystyczne. W 2022 roku wyprodukowano w Rosji o 67% samochodów mniej niż rok wcześniej, to jest 450 tysięcy sztuk. W 1970 roku w Sowietach Stagasm zeszło 344 tysiące aut, a po uruchomieniu w 1976 roku produkcji, głównie lat na włoskiej licencji, 1,2 miliony. Rosyjscy analitycy prognozują. Za 2023 roku nowe samochody marki Lada zdobędą nawet 50% rynku, a udział chińskich marek przekroczy 25%. W dalszej perspektywie przewiduje się, że rynek nowych samochodów zdominuje chińskie marki i ich udział sięgnie 70%. Na razie Lada króluje, tym bardziej, że w 2023 roku producent zainwestuje około 583 miliony dolarów amerykańskich. Ciekawa jest statystyka dotycząca rynku samochodów używanych. Według statystyk Autostatu w dwóch największych miastach federacji, czyli w Petersburgu i Moskwie, numerem 1 jest Ford Focus. W 2022 roku Moskwie zmienili właściciela 6653 aut tej marki. W dalszej kolejności największy popyt był na takie auta, jak Hyundai Solaris, 6322. Skoda Octavia, 6006, Kia Rio, 5931 i Toyota Camry, 5625 sztuk. W Petersburgu, nazywanym w komunikacie Północna Stolica Federacji, Ford Focus jest był najczęściej kupowanym autem, 5717. Wyprzedził w sprzedaży wtórnej takie modele samochodów osobowych, jak Volkswagen Polo, 5226, Hyundai Solaris, 5095, Kia Rio, 4275 i Skoda Octavia, 3639 sztuk.